Witam, Norbi. Krzychu. Mamy dziś do przedstawienia Wam repliki Grandadów w skali 1 do 1. Są to figurki hobbystyczne wykonane z pionierskiej mieszanki. Granat fragmentuje na obie części, całkowicie niepalne, a pył osadza się na mundurze. Prekursor w takiej produkcji. Pomalowane farbą imitującą powierzchnie metalowe są bezpieczne w użyciu dla użytkownika i środowiska. Produkowane w manufakturze są ręcznie odlewane i malowane w Polsce. Nie posiadają elementów metalowych. Na imprezach airsoftowych są one w użyciu od 2 lat. Są one dopuszczane przez organizatorów. Figurki same w sobie nie są gotowe do użycia, więc trzeba je ręcznie uzbroić i to właśnie zaraz Wam zademonstrujemy. Oczywiście najważniejszy jest ładunek. Otwór jest idealnie wydrążony. Trzeba go czymkolwiek usztywnić. Teraz nie ma prawa wypaść przy rzucie. Możecie użyć do tego czegokolwiek, kawałek gałązki, trawy. A teraz nasza asystentka zdetonuje ładunek dla Waszej pewności, że nawet z bliskiej odległości nic Wam nie grozi. A takie właśnie części zostają z rozwalonego granatu. Są one lekkie, nie mają prawa zrobić krzywdy oraz zostawiają ślad na mundurze. Tak jak w tej sytuacji, często jesteśmy przygwożdżeni ogniem wroga. Nie mamy wtedy zbytnio dużego pola manewru i myślę, że w takiej właśnie sytuacji idealnie nadałby się nasz granat. To właśnie zrobię. Często jedynym sposobem na wykurzenie wroga z wrogiej pozycji jest właśnie dobry granat. Na dodatek granaty mają niezwykłą siłę psychologiczną. Wrogowi ciężko jest usiedzieć na pozycji, gdy wokół latają granaty.